Cześć, witam w drugim odcinku podcastu. Mija równy miesiąc. Myślałem, że będę wrzucał co dwa tygodnie. Niestety tak się nie stało. Najpierw z zaległych spraw opowiem coś na temat warsztatów, które zapowiadałem. No, potem pytania, bo były pytania do podcastu. I na koniec może jakieś bieżących rzeczy. Więc tak, odnośnie warsztatów ciągnął się temat od Pixel Heaven. Nastroje były bardzo pozytywne. Był wątek założony na PPA i temat ogólnie był podtrzymywany cały czas. Niestety to nawet nie chodzi o to, że w miarę upływu czasu zapał gasł, tylko już na sam początku okazało się, że ludzie nie chcą brać udziału bezpośrednio w takich warsztatach. Dosłownie parę osób chciało wziąć udział w warsztatach, a przeważały głosy, że za daleko, że najlepiej by było online się uczyć, albo jakieś materiały, żeby były przygotowane. No z drugiej strony organizacyjnie też jakoś pomysłodawca później się nie poczuwał, bo to Radzik wymyślił bodajże. No i tak to w pewnym momencie to było już forsowane tak na siłę. No, temat był podtrzymywany, ale już, że tak powiem, wyglądało, że już nie będzie to, czym miał być na początku. No i tu może niektóre osoby nie wiedzą, ale początkowo zamiary były bardzo ambitne, bo miała być konferencja deweloperów NG. No i Radzik ten temat sprzedał Dickinsonowi. Dickinson sceptycznie się odniósł do tego. No i właściwie dosyć słusznie doszedł do wniosku, mnie tam nie było przy rozmowie, ale to chyba ze Stefrosem, że trzeba troszkę obniżyć poprzeczkę i zrobić takie warsztaty programistyczne po prostu, żeby coś się odbyło już w ogóle, żeby zebrać osoby zainteresowane i że później to jakoś poleci. No. No i niestety nie wiem, czy środowisko się tak skurczyło, czy ludzie się zrobili tacy wygodni, ale no naprawdę no nie udało się. No i co to będziemy rozwijać? No to nie jest tak, że to już jest temat całkowicie pogrzebany, no bo można z tego, co się orientuję, to nie byłem na miejscu, ale to jest na zasadzie Domu Kultury, jest 2 czy 3 pomieszczenia, dosyć kameralnie i można się spotkać i to nawet nie trzeba się nastawiać na jakieś pół roku naprzód z terminem, tylko no troszkę żeśmy wynieśli i trochę żeśmy się nauczyli. No niestety, no czasy się zmieniły i trudniej takie coś jest zebrać, skrzyknąć ludzi. Też nie do końca rozumiem tego, bo na przykład na jakieś party potrafią ludzie znaleźć czas przez pół Polski jechać po to, żeby się za przeproszeniem nachlać, a jak się organizuje warsztaty praktycznie w środku Polski, bo bardziej centralnie niż Warszawa, to chyba tylko Łódź może być, no to się okazuje, że dziesiątki problemów. Więc wychodzi na to, że no ludzie tak naprawdę nie interesują się tematem programowania. Takie wrażenie moje. Także podsumowując, możliwe, że temat jeszcze wróci, no ale no, musi być to lepiej zorganizowane i no nie jest dobry czas. Może po premierze Tabora, może jak jakaś nowa wersja wyjdzie, Morfosa, Erosa, no nie wiem. No. To niekoniecznie muszą być warsztaty NG oczywiście, bo na pierwsze był planowany język C między innymi. No ale na tę chwilę czas nie jest sprzyjający według mnie. To byłoby spotkanie na kilka osób maksymalnie, moim zdaniem, na tę chwilę. To jest sprawa warsztatów zaległa. Teraz bieżących rzeczy. Bieżący numer, czyli numer 5, jest jednocześnie pierwszym numerem, który jest rozprowadzony odpłatnie w formie elektronicznej PDF. Jest tak zrobione dlatego, żeby finansować serwer. Doszedłem do wniosku, że to się musi domykać, że nie będę dopłacał do tego. Rocznie mnie ta strona kosztuje 250 zł obecnie. I ci, co kupują wersję papierową, będą dostawać u Adama Zalepy wersję PDF gratis. Natomiast jak ktoś chce kupić tylko wersję elektroniczną, to znaczy chce posiadać, no to musi sobie ją kupić i tyle. Poprzednie numery, te co były darmowe, to no oczywiście są darmowe cały czas. Tu nic nie będzie usuwane ze strony i tak dalej, no ale... Ale tak to wymyśliłem i tyle. No, będziemy się promować jako produkt teraz, bo ja zauważyłem, że jak coś jest za darmo, to ludzie uważają, że nic nie jest warte. To jest po pierwsze. Po drugie, płatność pozwoli też mi oszacować, jaka jest wielkość środowiska faktycznie w Polsce osób zainteresowanych tematem na tyle, żeby raz na kwartał wydać 9 zł.
troszkę z przekąsem to mówię, no ale no tak jest, jak powiedziałem. Będzie PDF płatny od numeru bieżącego, piątego i tyle. A jak ktoś kupuje papier, no to ma w gratisie. No, o wiele ważniejszą sprawą są plany wersji anglojęzycznej. Jestem po wstępnych rozmowach z Adamem Zalepą. No, w tej chwili są zgromadzone materiały, ilustracje i teksty polskie w czystej formie ASCII. Są w chmurze umieszczone i no, Adam Zalepa musi to przemyśleć. Wstępnie uzgodniliśmy, że puścimy numer sondażowy 1 do 1, czyli wersję anglojęzyczną bieżącego numeru, bo pierwotnie pomysł mojego imiennika był taki, żeby wybrać najlepsze materiały i z tego ulepić pierwszy numer anglojęzyczny, a ja forsowałem tezę, że jeżeli to się ma ukazywać regularnie, no to musi być bieżące, no bo najlepsze materiały kiedyś się skończą i co wtedy? Już nie mówiąc o tym, że niektóre rzeczy się dezaktualizują, także pierwszy numer anglojęzyczny, jak dobrze pójdzie, ukaże się no końcem stycznia może. Też nie chcę tego przeciągać, ale też nie ode mnie zależy, no bo praca tłumaczy i skład musi trwać. No skład będzie robił Adam Zalepa ze względów praktycznych, bo to on będzie mieć bezpośredni kontakt z tłumaczami. Poza tym on używa innego programu do składu i nasze projekty są niewymienne. Mam nadzieję, że już wtedy lepiej będzie patrzył na ten projekt, bo do tej pory wersja polskojęzyczna jest praktycznie wydawana dla idei. Zainteresowanie jest znikome. Bardzo się cieszę, że mimo małej popularności NG i malejącej ciągle, ktoś to pismo kupuje i są czytelnicy, ale no, jeżeli ten projekt ma się utrzymać, no to musi też zarabiać na siebie i wersja anglojęzyczna jest niezbędna. To jest po raz, a po dwa uważam, że światowe pismo o Amidze nowej generacji powinno powstać na wczoraj i dziwię się, że takiego pisma nie ma, bo było pismo francuskojęzyczne, które padło w tym roku i no niewielkiej objętości i to jest za mało. To jest za mało, jeżeli NG ma się rozwijać, jeżeli Amiga ma się rozwijać, jeżeli nie chcemy się kręcić w koło retro, no to musi być bieżące, stałe źródło informacji. To nie mogą być fora i rozsiane artykuły, tylko tytuł, tak? Z Amiga format powinno być pismo Amiga NG i tyle. Co tu rozwijać do przesady temat? Czyli podsumowując, jest płatny PDF za 9 zł i tak już będzie. Materiały będą uwalniane po pół roku w formie online, natomiast PDF nie będzie już puszczane za darmo. A co się tyczy anglojęzycznej wersji, ukaże się w przyszłym roku, ja typuję, koniec stycznia. Jak będzie, to nie wiem. To tyle, jeśli chodzi o kwestię czasopisma. Sprawa sklepiku. No w tej chwili sklepik jest w ramach amiga.org.pl uruchomiony, ale jak przebije oferta 5 pozycji, to odpalę ten właściwy sklepik, który już jest ukończony, można się rejestrować. Na przyszły rok planuję w formie elektronicznej najpierw książkę o pixel arcie. Myślę, że to będzie spory hit. Oczywiście, a nie będę zdradzał szczegółów, w każdym razie no powiedzmy sobie, że nie ja będę autorem. O, tak to ujmę dyplomatycznie. I tyle, jeśli chodzi o moje projekty. I teraz przejdźmy do pytań, bo myślę, że pytania od słuchaczy to jest coś, co fajnie tutaj weszło w mój podcast i będzie stałym elementem pytania i odpowiedzi. Pytanie od Habib odnośnie Warp 3D, Warp 3D Nova i WASP. O co tu chodzi? Warp 3D to jest standard, taki niby standard właściwie obsługi 3D kart graficznych i chyba bym przestał to rozwijać, o czym sam się boleśnie przekonałem, jak jeszcze miałem Amiga One X, musiałem kartę wymieniać, bo z nie wiem z jakich powodów, ale model 8500LE, który miałem, no nie dostał tych sterowników i już. Kupiłem wtedy 9250 Radeona, który miał pełne wsparcie, był kartą polecaną dla Amiga S4 1 i Warp 3D raczej nie będzie rozwijane. W tej chwili obsługa Warp 3D wygląda w ten sposób, że trzeba sobie ten sterownik dokupić w nowej wersji. Hans de Ritter, czyli ten facet, który opracowuje sterowniki Radeon dla tych współczesnych kart, on opracował taką bibliotekę Warp 3D SI. SI to jest właśnie skrót od Southern Island, od tej linii kart graficznych. I to jest biblioteka płatna. Niezależnie od tego,
jest rozwijany warp 3D Nova, który jest jakby nowym standardem. I on jest niezgodny z tym starym warpem 3D, więc sytuacja trochę dziwna, bo tak, jest tych sterowników troszkę już w systemie, jest Picasso, jest MiniGL, jest warp 3D, warp 3D Nova. Jeszcze były gadki o tym w kontekście premiery systemu Amiga OS 4.2, jeszcze były gadki o sterownikach MESA. No i coś, to mnożenie standardów jest dosyć rozwinięte, a nic za tym specjalnie nie idzie, no bo na warp 3D Nova wyszedł Spencer i co? No z takich dużych gier fajnych to nie ma wiele, nie? I jak to wygląda od strony użytkownika? No to się niejako wiąże z pytaniem następnym. Krzyśka Michalaka, jaka jest najlepsza karta do Amiga OS 4.1? Więc sprawa na dziś wygląda taka, że nie można i nie trzeba kupować karty graficznej na zapas. Dlatego, że pomimo, że jest lista obsługiwanych modeli, chipsetów i tak dalej, w praktyce okazuje się, że dla każdego modelu Amiga One jest jedna, czy tam kilka kart najlepszych i reszta nie ma co brać pod uwagę. Czyli na przykład, jeżeli będzie ktoś kupował Tabora, no to tam jest, wiadomo, jest zwarta konstrukcja płyty i jest, no, musi być karta jednoslotowa po prostu. Jednoslotowa karta, więc już na starcie będzie wybór ograniczony do jednoslotowych kart, więc po co to robić to plany jakieś chipsetami i przeglądać sobie na aukcjach, które się wybierze. Jak przyjdzie co do czego, to będzie trzy karty na krzyż i tyle. No, ja wiem sam, jak było w Amiga One 500. Otrzymałem w prezencie od Emu ten komputer. Tam była karta Radeon. I się okazało, że akurat do tej karty nie będzie sterownika warp 3D Nova i powtórka z sytuacji z Amiga One XE. I musiałem tą kartę wymienić na model 7750, którą też mi sprezentował Amigos. Także jak widać, te karty są wymieniane w fabrycznych komputerach na nowsze modele, ale zazwyczaj na jednej wymianie się kończy, bo no później wychodzi nowy model, no wbrew pozorom trochę tych modeli komputerów kompatybilnych z Amiga OS 4 wyszło. Więc tak, troszkę rozwodniłem temat. W skrócie, warp 3D to jest stary standard obsługi grafiki. Warp 3D Nova to jest nowy, aktualny, obecnie rozwijany, który jest właściwie niewykorzystany jeszcze, nie ma oprogramowania dużo na to. WASB to z kolei jest emulacja warpa i to idzie przez procesor i być może być jakiś wrapper zrobiony warp 3D Nova, żeby to odświeżyć troszkę. No na tę chwilę ja bym się tym nie zajmował w ogóle zagadnieniem, bo jeżeli ktoś kupi Tabora, no to już będzie mieć kartę, będzie ogłoszona, jaka karta jest najlepsza, po prostu nie ma co kombinować i kupować na zapas, bo się można przyjechać na tym. Zwłaszcza, że na forach z czasem wypłyną być marki, która jest najlepsza i tak dalej, także temat bym sobie odpuścił. Także to tyle odnośnie pytania od Habi o warp 3D i pokrewne oraz o wybór karty do sprzętu Amiga OS 4, co było pytaniem od Krzyśka Michalaka. No, aktualnie ja mam kartę 7750 Radeon. Jest używana karta w tych większych Amiga One, takich jak X1000 czy X5000. No to są używane karty z serii karty serii R7 i R9 i ostatnio weszły karty, obsługa kart RX4 i 5, z tym, że tam jest taka nieprzyjemna sytuacja, że nie jest obsługiwany warp 3D i nie jest, one nie obsługują miękkiego resetu, jakby to powiedzieć, czyli mając taką kartę nową Polaris, póki co trzeba, można korzystać tylko z twardego resetu w komputerze. Ja bym polecał zapoznać się ze świetnym artykułem UFY. On wrzucił takie opracowanie końcem października. Nazywa się to Przegląd kart graficznych dla Amigi One. Tam jest bardzo dokładnie rozpisane, co, skąd i dlaczego. I tam jest nawet taka tabelka, gdzie jest właśnie bardzo prosty, przyjazny sposób rozpisane, które karty są najlepsze. No na dziś standardem jest Radeon HD z serii 7000 dla mniejszych komputerków i dla tych większych komputerów Amiga One X1000 czy X5000 to jest Radeon R7, R9, no i teraz będzie RX 4 i 5 i tyle. No, nie ma co za bardzo wnikać. Kolejne pytanie to miał Mofa miał pytanie odnośnie strony amiga.org.pl i statystyk.
No, statystyki strony Amigo.pl nie są jakieś rewelacyjne, są wręcz mierne. Na tę chwilę, no dzisiaj, 10 grudzień, to wygląda to tak, że dzisiaj miałem 46 wyświetleń, 6 odwiedzających w skali tygodnia albo nawet roku, chyba o takie większe dane chodzi. No więc w ciągu roku wyświetleń miałem 7202 osoby. Przepraszam, 7202 wyświetlenia, co się przekładało na 2877 odwiedzających i 29 komentarzy. Jest to liczba wyświetleń znacząco wyższa niż w poprzednich latach, ale ciągle niższa niż w przypadku bloga Amiga One, gdzie mam 8827 wyświetleń. To są wszystko śladowe ilości tak naprawdę, bo chyba PPA za dobrych lat miał 4000 wyświetleń dziennie. Mogę się mylić, ale tak to zapamiętałem. Z Amiga.pl jest taka sprawa, że ona została gruntownie odświeżona, bo wcześniej była na jakimś szablonie. Ja sobie wkręciłem i przekonywałem do tego innych, że chcę głównie być widoczny na urządzeniach mobilnych, pod kątem urządzeń mobilnych, że ma być strona, ma być maksymalnie uproszczona. Tam były takie zagrania jak białe litery na ciemnym tle. No i ostatecznie Radzik mnie przekonał, że no jest to nieakceptowalne współcześnie. Więc ten szablon, który właściwie był przeznaczony do zespołów heavy metalowych pierwotnie, zamieniłem na inny i oglądalność wzrosła. No, Radzik mi poradził, bo on się interesuje technologiami, że jak to ma wyglądać w ogóle strona współcześnie, czyli że tam newsy mają być w takich boksikach, mają być kolorowe, ładne obrazeczki, musi być na białym tle to wszystko, musi być błękit dużyty, bo niebieski kolor się przewija w tych systemach operacyjnych i tak dalej. Wytłumaczył mi dokładnie, jak współcześnie strona ma wyglądać fajnie, żeby zachęcała, nie odstraszała. I ja to przeobiłem i odwiedzalność wzrosła. Z tym, że ja nie przywiązuję uwagi do tego, bo to nie jest typowy blog, to jest właściwie tylko do podawania informacji. Tam podaję informacje, że wyszła gazeta albo coś tam, jakiś projekt się robi czy coś. Takie artykuły raczej to tam nie ma. To znaczy są artykuły wrzucane z poślizgiem z gazety, ale to raz, że nikt na to nie wchodzi, a dwa, raczej nie od tego to jest. To jest, ma być support dla pisma głównie ta strona. I tak dla ciekawości jeszcze mówię, więc najlepiej czytane artykuły to był bodajże o książce o e-booku moim, 297 odsłon, raport z Pixel Heaven, 232 odsłony, magazyn Amiga NG numer 3 drukiem, 157 odsłon i Stachu, jak to się robi, 145 odsłon. Powiem szczerze, że no nie urywa, jak to się mówi brzydko, ale też nie jest to mój główna strona na tą chwilę. Ja obecnie prowadzę kilka blogów i jakbym miał coś podać dla przeciwwagi, to na przykład mam blog o rybkach, gdzie najlepszy artykuł, i to napisane kilka lat temu, ona na akwarium ma 3631 odsłon, więc to się ma nijak do Amigi. Amiga to jest taka nisza, że no nie wiem, no bardziej niszowe pismo niż Amiga NG to chyba jest pismo florystyczne dla tych, co przystrajają na grobki, bo znalazłem takie pismo w internecie. To skojarzenie jest przypadkowe zupełnie. Także tyle odnośnie statystyk. Podejrzewam, że popularność strony będzie rosła. Mimo tego, że nie będę wrzucał tam jakichś treści, bo z czasem po prostu te artykuły wrzucone, przeniesione z gazety zaczną się indeksować przez Google. Już teraz są wejścia jakieś z zagranicy, także popularność będzie sobie tego rosła. Natomiast ja osobiście teraz skupiam się na podcaście, bo to jest mój główny kanał informacyjny. Teraz nie chcę się obsługiwać kilku stron, jakichś fanpage'ów, tylko głównie będę przez podcast działał. No i w sumie tyle w tym odcinku. Więcej pytań nie było, a ponieważ przekroczyłem już 15 minut, więc nie będę tego przeciągał. Mam nadzieję, że następny podcast będzie troszkę wcześniej niż na za miesiąc, ale raczej nie przed świętami, raczej po nowym roku niestety się już zobaczę, usłyszymy. Także na dziś tyle z mojej strony i do usłyszenia.